klimatycznej, której tutaj. O, mówią ludzie, że jest straszne echo i że to raczej nam nie wyjdzie. Na Instagramie do telefonu mam słuchawki, więc powinno być dobrze. Chyba się nie da aż takiego szaleństwa nam zorganizować, żebyśmy mogli się połączyć podwójnie. Miałam zbyt wielkie ambicje, żeby to się udało. A czy teraz jest lepiej? Aha, ktoś tam pisze, że być może masz włączone głośniki. Mnie podwójnie słychać, no właśnie. Więc jakby tutaj zadziałać jeszcze. Czy teraz lepiej? A sprawdźmy jeszcze. Słychać podwójnie? Wyłączyłam sobie głośnik w komputerze, więc już chyba. Aha. Teraz dobrze słychać. Jezu, dziękujemy, dziękujemy. Gdyby nie Państwo, to by się nigdy nie udało. Więc bardzo mnie to cieszy. Tak, ja technicznie jestem nie bardzo, więc nie doszłabym do tego, jaki jest problem. U mnie też jest to dość trudne, zwłaszcza, że rozmawiamy dzisiaj o edukacji klimatycznej i o nowych technologiach i okazuje się, że mam jednak wiele w ręce. Moniko, więc przepraszam za ten dość trudny początek zorganizowany przeze mnie i nieprofesjonalnie, ale bardzo, bardzo mi miło Cię zobaczyć i cieszę się, że możemy spotkać się w rozmowie wokół Twojej książki Wspomnienia z planety Ziemia. Ja się śmiałam, że to jest polska Aneta, oczywiście to bardzo narcystyczny żart, przepraszam, ale od razu mówię, nie oceniajcie książki po okładce. Ja mam problem z okładką tej książki, od razu ci muszę powiedzieć. Ona mnie nie zachwyca, bo nie pokazuje mi tego, o czym ta książka jest. To od razu ci mówię tak dość dosadnie, bo książka jest super, a ja nie wiem, czy ja bym po nią sięgnęła. Po okładce, tak? Tak, po okładce, tak sądząc. Nie mówię, że jest brzydka, tylko nie oddaję. Nie oddaję zupełnie tego, jak bardzo ciekawą książkę napisałaś. Ale nie chcę też mówić tutaj o samych superlatywach, żeby tylko ludzie nie pomyśleli, że to jest jedynie reklama. Od razu chcę powiedzieć, dlaczego mi zależało na tej rozmowie. Dlatego, że uważam, że twoją książkę można było spokojnie sprowadzić do szkół i mam nadzieję, że ona przez to nie zyska takiego statusu bycia lekturą, czyli czymś, co jest, nie chce się tego czytać. Dlatego, że to książka, która... Tak, czymś przymusowym. Jest to książka, która myślę, że sprawi radość wielu uczniom, których już poznałam. Niezależnie od płci, ważne, żeby to był ten przedział taki wiekowy, koniec szkoły podstawowej. Widać w niej wiele plusów. Pomijając to, że mogło się utożsamić z bohaterem, chociażby ze względu na jego wiek, czyli z Wojtkiem. Jest cały czas napięcie, nie jest tak, że ona się dłuży. Nie robisz nam koszmaru długich opisów jak pustyni w puszczy, to cały czas słyszę od uczniów. Nie lubię opisów tego powodu. Też, więc... I jest zabawna, zabawny jest też język, uwielbiam te zwroty dotyczące podnoszenia szczęki z podłogi. I pokazuje coś, co mnie bardzo wzrusza, czyli to jest taki argument sentymentalny. Babcie, która jest dość silną osobowością i wielką osobistością w tym świecie, a nie jest gdzieś tam pomijana, nieistniejąca. Mi to bardzo, ale to bardzo cieszy. Już jestem fanką tej babci, jestem ciekawa, co będzie dalej. Napisałaś książkę, o której jestem ciekawa, co będzie dalej. W przygotowaniu mamy 3 kolejne tomy. Tak, 2 są już napisane. Wow. Ostatni się pisze. Więc zobaczymy. Nie wiem jeszcze, kiedy będzie drugi. Planowo powinien być chyba na początku przyszłego roku, ale jeszcze nie wiem dokładnie, nie dostałam informacji dokładnie, kiedy będzie, ale myślę, że no w pierwszym półroczu 2023 powinien być, bo już jest napisany, poprawiony, czeka na okładkę tak naprawdę. Super, super. Napisałaś książkę, która mi się kojarzy, od razu muszę też powiedzieć, z dawcą. Dlaczego mówię o dawcy? Bo dawcę akurat testowałam na uczniach pierwszej klasy liceum, tego po szkole podstawowej. A to też jest książka raczej dedykowana dla 12-latków. Może przez to mi się to skojarzyło. Aczkolwiek twoje mamy o wiele... Ona nie jest taka mroczna i mamy książkę w gruncie rzeczy z literatury takiej edukacyjnej, bo ona nam po prostu mówi o zagrożeniu związanym ze zmianami klimatycznymi. To nie jest tylko zagrożenie, że mamy jakiegoś wielkiego brata i świat sterowany,
mamy jakiś rząd, który jest tutaj mroczny. Mroczny, bo o nim nie wiemy. Wiemy, że jest opozycja, która działa na rzecz ludu, to znaczy głos, który się pojawia. Tutaj nie będę ludziom więcej o tym opowiadać, bo naprawdę bardzo polecam tę książkę, bez względu na wiek. Ja się uśmiałam dzisiaj wielokrotnie. Mam nawet, oczywiście, bo jestem tym typem diabelskiego czytelnika, który zagina rogi. I zaznacza ołówkiem, tak. Tak, to jestem ja, bo chodzę z książką wszędzie i nie zawsze wiem, że będę mogła sobie na przykład przepisać dany cytat, więc zaznaczam, że na przykład później muszę to, ten fragment, o to było dobre, o tym opowiedzieć. Jestem taka podekscytowana, bo dostałam książkę, która na początku przeczytałam opis i opis mi się podobał, okładka sobie myślę, ciekawe czy to się da, tak pogodzić. Później patrzę, bohaterowie mają polskie imiona, o nie, koszmar. Tak sobie myślę, ale to było świetne. To było świetne, że oni się nazywali Jonasz, Steve, Jessica, bo tak z reguły takie książki science fiction dla młodych czytelników mamy. Można się tutaj utożsamić. Mamy przykłady różnic społecznych, to mnie bardzo wzruszało, że poruszyłaś to zagadnienie, że nawet jeżeli chodzi o opiekę medyczną, to wszystko jest zależne od tego, kto w jakim miejscu hierarchii społecznej się znajduje, kiedy tak. Miał tę opiekę medyczną. Jedzenie nawet, świat... w tym świecie tak. Nawet jedzenie nie jest takie same dla wszystkich, tak. Więc mamy świat pełen podziałów i to pokazuje, że ta przyszłość, która być może nas czeka, bo jest to jakaś wizja przyszłości, wprawdzie po apokalipsie, tak mamy książkę przy okazji postapokaliptyczną, ale ona nie jest piękna, tak jak nam się wydaje, w związku z rozwojem technologii, a wręcz przeciwnie. Jest to książka, która mówi, że można by było połączyć naukę przede wszystkim z myśleniem o przyrodzie. I tutaj mamy dużo wątków dotyczących biologii, no i chociażby tego świata roślin. Ja specjalnie dzisiaj się jeszcze transportowałam, żeby na tej ścianie nadawać ze względy na rośliny. Opowiedz mi proszę, ja tak tutaj chcę ludziom troszeczkę powiedzieć, że to nie my rozmawiamy o książce tylko dla dzieci, tak, czy dla młodych czytelników, młodych nastolatków. To jest książka dla młodych nastolatków. 10-12 lat widzę, że na pewno jest atrakcyjna, jeżeli chodzi o fabułę. Cały czas mamy tajemnicę i coś się dzieje. Bardzo dobrze rejestrujesz tak prawdziwie to, co ten młody człowiek może czuć i jak się zachowywać, jak udawać przed rodzicami. Na przykład to, że wcale nie jest wzruszony albo przerażony daną sytuacją. Albo jak nie potrafi się odnaleźć na przyjęciu, więc będę stał i podrygiwał nóżką i jadł mi ciasto. Zawsze jak ktoś mnie o coś pyta, to mogę udać, że mam buzię zajętą jedzeniem. To jest świetne, bo to jest bardzo prawdziwe. I chyba przez to taką bliskość twojej umiejętności obserwacji ludzi, ta książka też właśnie dlatego bawi i czuje się sentyment do bohaterów. Rodzice są oczywiście tajemniczy, młody człowiek z reguły nie wie, co robią jego rodzice w pracy tak dokładnie, mimo że zna zawód. To też jest bardzo dobre. Tutaj są relacje przyjaźni i też wytłumaczenie, dlaczego niektórzy ludzie zachowują się tak, a nie inaczej. To znaczy, że trzeba wziąć poprawkę na to, że mogą mieć swoje prywatne problemy i w ten sposób je gdzieś uzewnętrzniają. Także to jest takie hasło. Powiedz mi od początku, czyli jaka była geneza? Jak to się stało, że napisałaś tak długą formę i powieść science fiction, postapokaliptyczną dla młodych czytelników? Tak, dla mnie w ogóle to jest też nowość, bo ja do tej pory pisałam tylko książki dla młodszych dzieci, w ogóle gdzie mi tam do science fiction, tak naprawdę. Ta książka chodziła mi po głowie od bardzo, bardzo dawna, tylko nie wiedziałam dokładnie, znaczy chciałam przedstawić właśnie ten problem właśnie tej ekologii, nadmiernego konsumpcjonizmu, to co się może wydarzyć, bo no, mam to z tyłu głowy cały czas, prawda? Patrząc na to, co się wokół nas dzieje, to no, trudno o tym nie myśleć, co może nas czekać. I tak naprawdę tą książkę napisałam 2 lata temu. Co roku w listopadzie jest takie wyzwanie pisarskie. Ono nazywa się Nano w Rimo. Ja wtedy postanowiłam, że ja tą książkę wreszcie wtedy napiszę.
I ona powstała w miesiąc, tak naprawdę pierwsza wersja jej. Później było trzy razy tyle zajęło mi dopracowywanie. Ale ja właśnie chciałam, miałam w głowie taki pomysł, że chciałabym właśnie opowiedzieć o ekologii, właśnie zwrócić uwagę na to, że my w zasadzie teraz żyjemy kupowaniem. I chciałam ją właśnie napisać dla tego przedziału wiekowego, bo chyba nie ma za bardzo książek właśnie o tej tematyce dla tej grupy wiekowej. Są właśnie jakieś książki science fiction, post-apo dla dorosłych albo już dla takich naprawdę starszych nastolatków, albo są dla małych dzieci. A czegoś takiego pomiędzy za bardzo nie ma, więc pomyślałam właśnie, że dla tego wieku no, powinno coś powstać, bo tak naprawdę te zmiany, które my powodujemy teraz życiem, będą ich dotyczyły w przyszłości. Oni będą żyli jako dorośli ludzie właśnie w tym świecie za te 30-40 lat. To będzie ich rzeczywistość. Mam nadzieję, że nie będzie aż taka tragiczna jak w tej książce. Ale też właśnie, żeby zwrócić uwagę, prawda, żeby zadbać o to, jak oni będą żyli w przyszłości też. Żeby nie myśleć tylko o tu i teraz. Tak, no i tutaj wykorzystujesz też cytat, wokół który jest taką klamrą kompozycyjną jest, i przewija się gdzieś tam jako taki refren też tej książki. Cytat z twórcy, który jest też znany młodym czytelnikom, bo to Mały Książę jest tą taką książką, tak, którą chyba najbardziej lubią, jeżeli chodzi o lektury. Widać to później, że nawet w liceum występuje nieustannie we wszystkich wypracowaniach. Więc Exupery, który mówi o tym, że musimy zadbać o ziemię nie dla siebie, tylko dla naszych dzieci. Tak? Ziemię nie dziedziczymy po naszych rodzicach, pożyczamy ją od naszych dzieci. Dokładnie taki jest ten cytat. Myślę, że to jest dość mocne, zwłaszcza, że na różne sposoby ogrywasz też tę myśl. I jest to też taka główna myśl, którą można zobaczyć podczas młodzieżowych strajków klimatycznych. Młodzi ludzie mówią, że po prostu dorośli im psują świat wprost i chcieliby zadbać o swoją przyszłość. My chyba nauczyliśmy się, my, to znaczy moje i twoje pokolenie, tego, że trochę czerpiemy z życia tu i teraz. Tak nam mówiono, nasi rodzice nie mieli, więc jak się pojawił boom, to my mieliśmy być tu i teraz i brać. I prawda, wydaje mi się, że też te różne mody, konsumpcjonizm, to za naszej młodości pojawiły się telefony komórkowe. Każda z nas miała ich pewnie już kilka w swoim życiu, bo wymieniamy te modele. Ty też na to zwracasz tutaj uwagę, że przyjdzie taki czas, że książki w wersji papierowej to będzie ewenement, będzie można mieć tylko czytniki, ale te czytniki też w końcu tracą swoją pojemność. I po prostu zużywamy wszystkie możliwe zasoby. I umieszczasz w tej książce jeszcze coś, co jest bardzo cenne i myślę, że jest dobrym poradnikiem dla nauczycieli. To znaczy od razu pytania do treści, jak można omawiać też tę lekturę podczas lekcji języka polskiego, ale nie tylko języka polskiego, bo jest to książka uniwersalna, którą równie dobrze, myślę, jako biolożka też bym mogła zadać jako uzupełnienie tematu dotyczącego lekcji, dotyczącego ścieżki edukacyjnej, bo mamy jeszcze takie ścieżki edukacyjne. Czyli proponuję tutaj, żeby rozmawiać o jakie w ogóle podjąć działania, żeby szkoła zrobiła ogródek i jak to może zrobić, żeby nie kosić, żeby jakie można podjąć działania aktywistyczne, czyli w okolicy chociażby zadbać po to, żeby te ogródki nie były koszone, żeby były łąki kwietne. Co to daje? To nie tylko po to, żeby powstrzymać tragedię, tylko mamy jasne odpowiedzi, coś, czego potrzebują, myślę, że zwłaszcza młodzi ludzie, to znaczy jasnych informacji o tym, że musimy zatrzymywać wodę, że musimy zapobiegać suszy. Od razu dostajemy odpowiedź, po co to ma być. I te pytania, które myślę, że mogłabym je mieć na tapecie. U mnie konsumpcjonizm przekłada się głównie na książki wprawdzie. Co posiadam, a tak naprawdę nie jest mi potrzebne, bez czego nie mogę nadal komfortowo żyć, dlaczego kupuję takie przedmioty i czy mogę przestać to robić, oraz czy mogę to kupić używane albo pożyczyć. To jest, myślę, taka ważna myśl dla nas wszystkich, chyba też z naszego pokolenia, które nie tylko może już robi zakupy w sklepach, ale nawet jeżeli kupujemy rzeczy na takich aplikacjach, gdzie można kupić, żeby tu nie reklamować, a nie możemy reklamować, przecież to jest nasza rozmowa. Wszyscy wiedzą. Tak, i Vinted, i OLX, czyli niby, że używamy, ale też kupujemy je w nadmiarze. Też, bardzo tak, często, prawda. Bo,
chodzenie do kupowania odzieży używanej w sklepach z tanią odzieżą też bywa nadmiarowe. My to wszystko gromadzimy. Tak. I co z tego, że ta bluzka będzie 10 razy tańsza niż w sklepie, jeżeli my kupimy nie jedną, a 10 właśnie dla tego. Właśnie, tak, tak. My zawsze chcemy, tak, prawda? Chcemy więcej. I właśnie teraz nie zastanawiamy się nawet nad tym, czy to jest nam do czegoś potrzebne, tylko widzimy, to jest ładne, podoba mi się i biorę, prawda? My jesteśmy do tego przyzwyczajeni i nikt nawet nie widzi w tym nic dziwnego, nikt się nie zastanawia właśnie nawet do czego mi to jest, co ja z tym zrobię, prawda? Przecież wiele rzeczy, które kupujemy, one później leżą nieużywane, my nawet zapominamy, że je w ogóle mieliśmy i prawda, one po prostu są i tyle, prawda? Produkujemy kolejne śmieci. I idziemy kupować następne rzeczy, bo jesteśmy tak do tego przyzwyczajeni, że już nawet tego nie zauważamy. To jest to nie tylko, myślę, takie pokolenie konsumpcjonizmu, tylko bym powiedziała, że wychodzimy się z pokolenia okazji. Jak się trafiło, to trzeba było tak, brać, no bo głupio nie brać, nie? Potem może nie być już. Właśnie. To też może być taki rys wpojony, myślę, pokoleniowo, bo rodzice pamiętają, że nie było. Tak. Więc może tak, jak jest tak. Okazja, to było. Dobra, oczywiście nie, tak. Nie mówię tego, żeby obciążać pokolenie naszych rodziców, bo to my poszliśmy w świat elektroniki, tego, żeby kupować nowe, lepsze komputery, nowe, lepsze sprzęty, żebyśmy się zachwycali tym rozwojem technologicznym, szukali miliona innych końcówek do słuchawek. Tak? Coś, co tak naprawdę nie ma w ogóle wpływu na nasze życie. Ale nam się wydaje, że kupujemy sobie komfort, to znaczy robimy dla siebie te prezenty, więc oczywiście wpadamy w taki oczywisty dzisiaj już kołowrotek, czyli pracujemy więcej, żeby wydawać więcej. Ale twoja książka pokazuje, że można się zatrzymać, że nasze dzieci tego mogą nie mieć. Wprawdzie korzystają z technologii, mamy wiele ekrany, ale nawet tutaj główny bohater, Wojtek, który chce być pisarzem, to jest bardzo ciekawe, bardzo to jest dobre, ponieważ w szkole podstawowej wiele osób zamiast pisać rozprawki chce pisać opowiadania i jest dużo konkursów dla młodych czytelników dotyczących pisania opowiadań i ten Wojtek też może być tą inspiracją, że to jest bohater, który pokazuje, że to jest fajne i że mogę pisać o dinozaurach w jego ogródku. I on też już nie ma gdzie pisać. Tak, nie on musi uważać. Musi tak, żeby napisać coś nowego, musi myśleć nad tym, żeby może coś usunąć, prawda, z tego swojego notatnika, bo one też mają ograniczoną pojemność, a oni nie mogą też kupować nowych rzeczy tak po prostu, bo chcę, prawda, nowy ten notatnik elektroniczny, nie mogę go sobie po prostu kupić. Oni mają wszystko z przydziału tak naprawdę, więc jeśli tak. On sobie to już zużyje, no to koniec, prawda, następnego nie ma. Ja tutaj chciałam właśnie wspomnieć przy okazji tych opowiadań, bo ja właśnie organizuję też konkurs literacki dla dzieci w związku z tą książką, właśnie teraz trwa. I jeśli ktoś by miał ochotę, to do końca listopada można przesyłać opowiadania właśnie. I to są opowiadania dotyczące... Tak, nawiązujące do tej książki, tak. Okej, okay, cudowne, cudowne. Myślę, że jak jest jeszcze październik, to książkę się naprawdę szybko czyta i nie mówię to ja jako 30-paroletnia nauczycielka, że mi poszło szybciej, bo ja bardzo wolno czytam i wiem, że wiele osób, których młodych osób, które znam, one ją pochłoną chwilę, tak naprawdę 2 godziny potrzebują na tę książkę. Tak, bo ona nie jest jakoś bardzo, bardzo długa, tam jest 200 stron chyba. 200 stron i jest tak. Bardzo przyjemnie napisana, tak, plus mam krótkie rozdziały, to jest zawsze coś, co daje mi ulgę, bo jestem człowiekiem, który nie może przerwać, dopóki nie ma kropki i rozdziału. I to daje nam chwilę oddechu i myślę, że to też dzięki temu ta akcja jest tak dobrze zaplanowana. I nie jest już tylko tą... Przepraszam, mam tyle do powiedzenia na temat tej książki. Nie tylko istotne jest to, że mamy świat postapokaliptyczny, że ludzie tutaj się duszą, że mamy tragedię. Tragedię dotyczącą tego, że już nam się kończą wszystkie możliwe surowce, ale okazuje się, że powietrze jest zatrute i jest duże ryzyko. Myślę, że to też będzie można omawiać w kontekście pandemii, którą młodzi ludzie przeżyli i rozumieją, co to znaczy być odseparowanym chociażby od znajomych, nie móc gdzieś pójść.
pojawiają się manifestacje, które są wielkim zagrożeniem, ponieważ ludzie mogą się od siebie zarazić. Wystarczy odrobinę zepsucia kombinezonu, które trzeba mieć. Jedni mają lepszy, drudzy mają gorsi. Tymi, którzy mają gorsi, bo są biedniejsi, niestety tutaj jako pierwsi chorują. Więc mamy dużo strajków tutaj ludzi, którzy się buntują i chcieliby, żeby rząd chociażby im pomógł. Oczywiście rząd jest niemy, co najwyżej puszcza plotkę mówiącą o tym, że przyjdzie nadzieja. Więc mamy tutaj historię dotyczącą tej nadziei, czyli być może, no myślę, że tyle możemy powiedzieć, nowej planety. Ale to nie jest koniec fabuły. Kiedy człowiek już myśli, że już za chwileczkę będzie rozładowanie i dalszy ciąg twojej książki będzie tylko o tym, okazuje się, że mamy jeszcze nowe pomysły, jak można ratować ludzkość. Mamy tutaj badania dawne, porzucone, które można odtworzyć, dotyczące właśnie roślin. Mamy nowe pomysły dotyczące zalesiania. I to też nie jest jeszcze koniec, bo tutaj mamy jeszcze wątki bardzo ciekawych bohaterów. Babci, która na pewno jeszcze nie jedno nabroi, co mnie bardzo tutaj cieszy. I też ciekawi mnie postać wujka, przyjaciela rodziny, który opiekuje się dziećmi, jest taką pomocną osobą zawsze i pomagającą też babci. Wiemy, że on jest też pisarzem. On tutaj też ma, jest taką inspiracją, myślę, dla Wojtka. To też jest bardzo ciekawe i bawi mnie to skomentowanie, że po prostu artyści dzisiaj nie są potrzebni, bo nie produkują surowców, tylko je zużywają. Dobre, bo tak może być w przyszłości, że widzimy to chociażby podczas pandemii, co się działo z zamkniętymi teatrami. Tak, okazało się, że inne zawody teraz są istotne, żebyśmy przetrwali i tę kulturę odsuwamy po prostu na dalszy plan. Więc naprawdę bardzo dużo tematów, które można podjąć, które młody człowiek będzie mógł przeżyć, ale też przeżyć tak, że się z tym będzie utożsamiał, bo już trochę to zna z czasów pandemicznych i z tego, że rozmawiamy dzisiaj o zmianach klimatycznych i że mamy młodzieżowy strajk klimatyczny. Plus mamy jasne odpowiedzi, co możesz zrobić, żeby to zmienić. I bardzo krytyczne słowa babci, która mówiła, że ludzie wiedzieli już o tym, że mamy kryzys klimatyczny. Tylko głównie wychodzili, manifestowali, robili strajki. Dobrze, że się napisali, że zmieniali nakładki profilowe na Facebooku, ale i tak kupowali nowe produkty. Tak. I dalej robili to samo, tak? No i tak właśnie robimy i my, niestety. Że dużo o tym mówimy, prawda? Ale tak naprawdę wszyscy to widzą, że mamy ten kryzys klimatyczny, że to się zmienia, że skończą się surowce. Tak prawda, dużo osób o tym mówi. Wszyscy to zauważają i my nadal robimy wszyscy to samo, prawda? Że nikt nie chce jakby zmienić swojego zachowania. Wszyscy czekamy na coś, nie wiemy na co, nie wiem, na jakiś odgórny zakaz, na to, aż inni zaczną to robić, prawda? I wszyscy o tym mówią, wszyscy o tym wiedzą, a no, nie wiem, może to jest za trudne dla nas, nie potrafimy jakby wyzbyć się tego wszystkiego, co mamy teraz, bo my żyjemy w takich luksusowych czasach, prawda, że mamy wszystko i musielibyśmy troszkę sobie to uciąć troszkę ten nasz luksus i chyba to nas trochę powstrzymuje, że my tak zakładamy sobie klapki na oczy, że nie, to nieprawda, że to może ktoś inny, że no co ja tam będę, prawda, sobie ograniczał, że co ja zrobię, prawda, co moja osoba i moje ograniczenia, co one mogą zmienić, że to, prawda, i my nadal po prostu zachowujemy się tak samo. Więc, tak. Trochę tą książką mówisz oskarżam, to znaczy oskarżam nas, nie że ciebie czytelniku, tylko ta książka działa jak wyrzut sumienia, bo ja jestem hipokrytką. Jest to bardzo bolesne, ale ta książka dla młodego czytelnika to uświadamia, że oczywiście mogę mówić o tym, jak ważne jest dbanie o klimat, jak ważne jest teraz nie kupowanie
Ale ja mam łatwość, bo ja nienawidzę zakupów. Innych niż książki. I gdyby nie moja mama, od której mam wszystko, to pewnie bym wiecznie występowała w jednej bluzce. Bo ja po prostu tego nie lubię, ale to nie znaczy, że nie robię innych zakupów, o których nie myślę na co dzień. To nie znaczy, że nie kupuję wody w plastikowej butelce, co jest przecież dla młodych ludzi takim pierwszym absurdem, że kupujemy wodę, płacimy za wodę jeszcze w plastiku. I ja sobie mówię, mogę mówić, że znam te wytłumaczenia, tak? To znaczy coś mi się od życia należy, na przykład muszynianka, bo to o nią zawsze chodzi, ale w gruncie rzeczy jest to czysta hipokryzja i ja sobie mogę to obrócić w żart, ale czytając twoją książkę poczułam się źle i ja ci za to bardzo dziękuję. Przepraszam. Nie, ale ja ci naprawdę za to dziękuję, bo ona jest takim mocnym głosem, mocnym, bo pokazanym z perspektywy też młodego człowieka. Gdyby to mówili rodzice Wojtka, głównego bohatera, wiemy, rodzice dużo potrafią mówić, dużo mądrości, ale to widać na młodym człowieku, a to nas, myślę, wzrusza bardziej, że my mu coś odbieramy. Że skoro ja biorę, to znaczy ktoś nie będzie miał. Tak, że my, tak, znaczy no, nasze pokolenia, w ogóle ludzie, którzy żyją teraz w obecnych czasach, tak? My jesteśmy jakby odpowiedzialni za to, co stało się później, tak? W jakich czasach on musi żyć, prawda, Wojtek? I to jest tam dość tak dosłownie powiedziane, tak? Że to jest po prostu nasza wina, ludzi, którzy żyjemy teraz, że za te 100 lat, kiedy właśnie dzieje się ta książka, świat wyglądał właśnie tak, a nie inaczej, że my go po prostu dla nich zniszczyliśmy. I to jest świat, w którym nie ma zwierząt. Tak, świat, w którym nie ma zwierząt. Ciekawe są też te zwroty, że w takim świecie już niewiele rzeczy, które mamy, ma sens. Na przykład chodzenie do szkoły nie ma już sensu. Bo w szkołach uczymy się o świecie, który już nigdy nie powróci. Tak? Tak. O zwierzętach, które kiedyś istniały. A jednocześnie idąc do szkoły ryzykujemy życie, tak jak tutaj przyjaciel Wojtka, który po prostu się zaraził, bo miał dość słaby ten, on miał kurtkę, a nie miał kombinezonu. Tak, on nie miał w ogóle kombinezonu, tak, i się zatruł. Tak. Tutaj ten wątek zwierząt, że właśnie w tym świecie już nie ma zwierząt, on będzie też poruszany w kolejnych tomach, że właśnie ludzie też, nie wiem czy mogę zdradzać, ale właśnie będzie też poruszany ten wątek, że ludzie chcieliby jakby przywrócić, prawda, te zwierzęta i będą szukali też sposobu właśnie, żeby znowu pojawiły się zwierzęta i żeby właśnie odbudować jakąś tą ziemię, tak jak ona była kiedyś. Nie zdradzę, czy im się to uda, czy nie. Ale właśnie tutaj będzie się jeszcze, wiesz, właśnie będzie się to pojawiało jeszcze, że no niestety teraz w tym świecie nie ma zwierząt, nie ma roślin i tak naprawdę planeta jest martwa, jest tylko piach, pył i to wszystko tak naprawdę na zewnątrz. Nic nie ma, tak naprawdę nie ma nawet po co wychodzić na zewnątrz, bo tam jest po prostu pustynia i ruiny tylko po starych miastach. Tak, plus mamy do czynienia też z takim, dzisiaj byśmy powiedzieli, ubóstwem komunikacyjnym, to znaczy nie każdy ma dobre miejsce zamieszkania takie, które jest odpowiednio połączone tunelami z innymi częściami miasta, świata, żeby można było bezpiecznie się przemieszczać, że tutaj też mamy ryzyko, więc znowu mamy te nierówności społeczne, ale też dajesz nam informacje takie, które się przydają na lekcjach biologii, na przykład, że jest ciągle jest nadzieja, więc ludzie produkują tutaj rośliny, oczywiście sztucznie wytworzone, które mają się przystosować i oczyścić powietrze, świat, ale one na przykład są szare. Tak, bo nie mają chlorofilu, tak, nie ma słońca, bo jest tak duże zanieczyszczenie powietrza, że po prostu do ziemi nie dochodzi światło słoneczne, bo jest
cała planeta jest pokryta pyłem, więc naukowcy stworzyli rośliny, które nie mają chlorofilu, no bo po prostu jest niepotrzebne, bo nie ma słońca. Tak. Bardzo to jest dobre, bo to jest też, myślę, ciekawostka, która pokazuje, jak w użyciu tematy z lekcji mogą funkcjonować, że coś w ogóle czegoś przydaje, bo młody człowiek jeszcze mu się puzzle nie łączą i po prostu wszystkiego się uczy oddzielnie i nie tak to można wykorzystać, a tutaj dajesz też swoją powieścią inspirację, jak mogą tworzyć swoje opowiadania. Mam nadzieję, chciałabym, żeby to ich zainspirowało, tak. Świetna jest ta książka. Naprawdę ja nie mogę się doczekać już kolejnych części, bo byłam, jak ją czytałam, cały czas zdziwiona. Ona jest o wiele ciekawsza niż Dawca, który jest bestsellerem. A wiem, że po prostu to jest podobny adresat, jeżeli chodzi o wiek i to, czy lubi fantazy. I książka Dawca robi wrażenie na młodych ludziach, niekoniecznie film, ale książka, ale to, co ty napisałaś, będzie 1000 razy lepsze, bo nie ma dłużyzn, nie ma skupiania się na tym, że mówimy cały czas o wielkim bracie, który na nas patrzy, czyli kopiach tego, co już dobrze znamy z literatury postapokaliptycznej czy science fiction po prostu. Dajesz książkę, dzięki której możemy się uczyć tego, jak zadbać o świat, znaczy jakie jest ryzyko i co możemy zrobić i to, że ludzie tak bardzo potrzebują nadziei. Myślę, że tutaj nadzieja jest kolejną bohaterką tej książki. Każdy ma tutaj inną, każdy ma swój proces ratowania świata i chciałby być Mesjaszem, ale jednocześnie ma poczucie nieuniknionej klęski, to znaczy być może nie uda się uratować tego świata w przyszłości. Mamy tutaj wątki dotyczące, nie wiem na ile mogę zdradzać, nie muszę ci opowiedziała wszystko o tej książce, nowych technologii, które mogą nam pomóc, żeby nie używać tej nazwy technologii, którą usiłuje stworzyć i zakończyć cały proces tata Wojtka. Mamy, która jest biolożką, która podejmuje inne działania, więc tutaj każdy się będzie starał zrobić coś po swojemu, a Wojtek jest dobrym obserwatorem. Rodziców, babci, świata, tego jak rząd chociażby i instytucje naukowe trzymają ze sobą komitywę, żeby ludzi nie przestraszyć i jak opowiadają ludziom bajki, w które warto wierzyć, bo na przykład sprawią, że ludziom będzie się chciało żyć, kiedy już po prostu tracą nadzieję. Tak. Przepraszam, właśnie tak, że wejdę w słowo, właśnie proszę, ja się bardzo, staram... Nie da przerywać. Właśnie ja starałam się, mam nadzieję, że mi się udało, żeby tą książkę napisać nie tak bardzo depresyjnie, prawda, bo to jest jednak ciężki temat i świat taki trudny i trochę nie chciałam tak przytłaczać tej młodzieży, żeby to nie było takie, o mój Boże, wszyscy umrzemy i w ogóle, nie wiem, wysadźmy tą planetę w powietrze, bo nic dobrego nas nie czeka. Więc dlatego starałam się tam jakąś nadzieję właśnie to wprowadzić, żeby pokazać, że no nie wszystko jest stracone, prawda? Że jeszcze coś można zrobić i nawet to już w tej sytuacji, w której są ci bohaterowie, oni dalej próbują coś zrobić, próbują to naprawić. Więc żeby to nie było tak, że to już jest koniec i już nic dobrego nas nie czeka, prawda, że prawda, że żeby dać też tą nadzieję, żeby to nie było takie, że to jest taka książka, że właśnie czujemy się winni, bo to jest wszystko przez nas, przez nasze pokolenie, prawda, więc starałam się tutaj też no, nie obciążać tak za bardzo czytelników, żeby nie wyszli z jakąś traumą po lekturze tej książki, szczególnie, że to jest młody czytelnik. Więc mam nadzieję, że mi się to udało, że to jest taka nadal książka też rozrywkowa trochę, tak, że ona ma ważny temat, ale że no, jednak nie sprawia też przyjemność, a nie tylko przygnębia tą swoją tematyką. Tak, tak. Bardzo dobrze ci się to udało, bo mimo, że jak już mówię, książka uświadomiła mi, że jestem hipokrytką i no, tutaj się przyznaję do tego publicznie i myślę, że każdy, kto tę książkę czyta, będzie miał podobne myśli o sobie, to jednocześnie bawi i właśnie daje nadzieję, że my możemy jeszcze. I to nie
oznacza, że musimy i samo manifestowanie tego, naszej niezgody niekoniecznie jest działaniem, które przynosi jakieś efekty. Znaczy, jak pokazujesz w tej książce, co możemy zrobić, że ludzie mogą się zjednoczyć, że jest nadzieja i że oczywiście to nie będzie łatwe i natychmiastowe, bo niszczyliśmy tę planetę bardzo długo, więc potrzebujemy konsekwencji w naszych działaniach. I przy okazji jest zabawny język, wprowadzasz bardzo barwne postaci do tej książki, takich, że się chce ich śledzić, że się cieszę, a nie mam tak, że pojawia się jakiś bohater i sobie myślę, o Boże, teraz on wątek z tą osobą. Nie ma tego. Tylko tutaj każdy jest ciekawy. Znaczy ma swoje zaplecze, swoich problemów i coś tego stwarza, plus ma swoją tajemnicę. Naprawdę i długość odpowiednia. Absolutnie nie jesteś w stanie zmęczyć tą książką czytelnika, znaczy dlatego, że ciągle się coś dzieje. Ciągle się coś dzieje i nie przedłużasz tutaj nadmiarem opisu. Nie mamy wątków, no jak się jest dziesięciolatkiem czy jedenastolatkiem, to wątki miłosne są takie bla, więc tutaj ich nie ma. Powinno być na okładce, bez wątków miłosnych. Tak, bez wątków, to jest bardzo dobre. Na przykład mnie też to cieszy w literaturze, więc naprawdę napisałaś książkę, która porusza wiele tematów, wiele zagadnień, ale jesteś w niej bliskość. To nie tak, że ci ludzie nie są dla siebie bliscy. Oni się o siebie troszczą, oni o siebie dbają i to niezależnie od tego, co ich łączy, bo na przykład poznają swoje historie, bo wszyscy jesteśmy w tym razem. Więc przy okazji dajesz takie poczucie, że jeżeli się potrafimy razem zjednoczyć jako ludzie, to możemy zrobić coś naprawdę dobrego. Tak, mam nadzieję, że właśnie tak. Mam nadzieję właśnie, że ta książka da też trochę właśnie nadziei czytelnikom, prawda, że możemy właśnie coś zrobić. I w kolejnych częściach starałam się, żeby tej nadziei było, że tak powiem, jeszcze więcej. Nie będzie może. Opowiedz coś. Nie wiem, na ile możesz. Właśnie też nie wiem, na ile mogę. Będzie gorzej, żeby mogło być lepiej. Może powiem tak, że kolejna część zacznie się tak, że w ogóle można na początku pomyśleć, że to jest już koniec i nie ma już nic, prawda? Że tam będzie. Bo kolejna część będzie działa się kilka lat później, to nie będzie od razu po tych wydarzeniach. W kolejnej części Wojtek będzie już nastolatkiem, będzie już starszy, jego siostra też. Będzie inna bohaterka, która się pojawi, ona będzie w tym samym wieku co Wojtek teraz, będzie miała 11-12 lat i to będzie toczyło się wokół niej. I ona będzie te czasy wspominała z tej pierwszej części jako ojej, kiedyś było tak dobrze i ludzie wszystko mieli, bo w tamtych czasach, w tych czasach z tej drugiej części będzie jeszcze gorzej niż w tej pierwszej części. To będzie już w ogóle, ludzie będą na takiej granicy wytrzymałości, powiem, bo wtedy to już naprawdę będzie już tak koniec w ogóle wszystkich zasobów, z jedzeniem będzie jeszcze większy problem, nie będzie już w ogóle na przykład możliwości, żeby na przykład naprawiać kombinezony albo żeby produkować nowe kombinezony, więc tutaj to wychodzenie na zewnątrz stanie się już w ogóle jakimś takim wielkim wyzwaniem i ludzie zaczną się jeszcze bardziej z jednej strony buntować przeciwko temu, jak to wygląda, a z drugiej strony zaczną się bardziej organizować, żeby razem to przetrwać po prostu, te ciężkie warunki, które no, dla nich nadeszły, więc jeśli tutaj w pierwszej części było trudno, to w drugiej będzie jeszcze trudniej, jeśli chodzi o warunki życia dla bohaterów. Ale jednocześnie już ten czytelnik będzie dorastał wraz z książką, więc myślę, że też może więcej przyjąć tej historii, bo skoro Wojtek będzie starszy, to też jeżeli się utożsamiał do tej pory z Wojtkiem, to będzie mógł się utożsamiać z tym starszym Wojtkiem, który po prostu musi się uodpornić. Tak, bo tutaj ważne jest to, że tu już pokazuje się kryzys dotyczący żywności i te racje są coraz mniejsze i zwłaszcza młodzi ludzie narzekają na to, bo tu jeszcze chcą wyrazić to emocjami, jakoś odreagować.
ale też nawet jeżeli chodzi o pomysły przedostania się na inną planetę, to nie ma czego zbudować jakiegokolwiek sprzętu. Wszyscy marzą o tym właśnie, żeby tam polecieć, prawda, na tą nową planetę, ale no, nie wygląda to różowo, bo prawda, zasoby są ograniczone i z czego zbudować te promy kosmiczne, żeby cała ludność tam poleciała, więc no, też są takie ograniczenia, że właśnie też nie wiem, czy możemy tu powiedzieć, ale właśnie tam było też odnośnie tych wszystkich badań i działań, które rodzice Wojtka też prowadzą, żeby uratować tą planetę, i tam też jest powiedziane, no, że nie będziemy tego mogli robić przez wieczność, bo też w pewnym momencie skończą nam się zasoby, skończą się rzeczy, których musimy używać w laboratorium i nie będziemy mogli dalej kontynuować badań, robić nowych eksperymentów, produkować nowych rzeczy, które pozwolą nam po prostu to dalej robić. Przyjdzie moment, kiedy będziemy musieli przestać, bo już nie będzie możliwości, żeby dalej próbować kolejnych rzeczy. Tak, bo tutaj pokazujesz, że rozwój nauki wiąże się z zużyciem kolejnych surowców. Tak, tak. Więc coś za co chcemy sobie pomóc. Tutaj mamy duży taki konflikt tragiczny dla tych bohaterów. A powiedz mi, czy jak wpisałaś tę pierwszą część, to miałaś myślach, że powstanie cała seria? Tutaj akurat... To się kończy tak, że daje nadzieję i jednocześnie zapowiada, że będą kontynuacje, a jednocześnie równie dobrze można by się przeczytać tylko pierwszy tom. Bo ja kiedy pisałam, dużą odpowiedź. Kiedy pisałam tą pierwszą książkę, ja myślałam, że to będzie koniec już, że to będzie tylko jedna tomówka i na tym się historia zakończy. I to był pomysł wydawnictwa, żeby może zrobić z tego serię. Pani redaktor zapytała mnie, czy może mogłabym właśnie pomyśleć nad kontynuacją, może jakiś prequel, może, prawda, żebym coś wymyśliła. I właśnie miałam pomysł na trzy kolejne części i właśnie dobrze, że zrobiłam takie zakończenie trochę otwarte, mogłam to później wykorzystać. Więc tutaj fartem mi się to udało, że nie musiałam zmieniać wszystkiego, żeby napisać ciąg dalszy. Tak, bo tutaj aż chce się naprawdę kontynuacji wielu wątków, bo polubiłam te postacie i ten świat. Ja już się w nim zadomowiłam, z całym też niepokojem, który on wnosi, a jednocześnie napisałaś tak, że jest nadzieja, że będzie kiedyś lepiej. I możemy już zostać z tą nadzieją, każdy sobie sam już coś dopowiada. Więc tak, zdecydowanie to się udało. Rozbawiło mnie to, że powiedziałeś, że rodzicu zaproponowało, żebyś napisała kontynuację, a ty od razu mam pomysł na trzy kolejne. U mnie tak zawsze, ja mam zawsze więcej pomysłów niż czasu na pisanie. Świetne. Bardzo mi się to podoba. Chciałabym jeszcze powrócić do tego tematu, jak możemy opowiedzieć książkę w szkole. Znaczy, jak jest zbudowana, tak żeby wszyscy mogli sobie uświadomić, czytałam te twoje podziękowania oczywiście, że to też dla ciebie było wyzwanie dotyczące chociażby formy, że masz innego odbiorcę niż dotychczas. Więc jeżeli mamy powieść, to później mamy podziękowania i mamy napisane, dla kogo jest ta książka, dla dzieci i młodzieży i co możemy zrobić, żeby nie pogłębiać zanieczyszczenia środowiska. Tu mamy konkretny pomysł. Czy to był twój pomysł, on wyszedł od ciebie, czy to był pomysł wydawnictwa? Mogę o to spytać? To znaczy, konkretne pomysły są moje, ale to, żeby je tam umieścić, to był pomysł wydawnictwa. Właśnie oni pomyśleli, że właśnie można tą książkę wykorzystać w szkole, na lekcjach, na jakichś zajęciach w bibliotekach i właśnie takie zagadnienia gotowe, jakieś pytania albo gotowe pomysły na jakieś warsztaty mogą pomóc właśnie nauczycielom, bibliotekarzom w organizowaniu takich spotkań wokół tej książki albo po prostu na tematy ekologiczne, zmian klimatu, więc pani redaktor zaproponowała mi, żebym właśnie zaproponowała jakieś pomysły takich aktywności albo tematów do rozmowy z młodzieżą. I to, co tutaj proponujesz, jest realne. Znaczy, to się wszystko da zrobić. To nie jest nagle poradnik, który ma nas wszystkich umoralniać, bo myślę, że ludzie też nie chcą się tak czuć. Tutaj możemy dowiedzieć się, jak małymi krokami my możemy mieć wpływ. Jest to jednocześnie taka szybka nagroda, która przychodzi za nasze działania. My tego potrzebujemy. Już pomijając to, że
jak ograniczać kupowanie, bo już o tym rozmawiałyśmy, o tym, jakie sobie zadawać pytania przy kupieniu czegokolwiek. To jest świetne i uniwersalne, niezależnie od wieku. I o tym, że powinniśmy przede wszystkim przemyśleć to, po co my w ogóle te rzeczy kupujemy, też co my sobie tym rekompensujemy. No i mamy materiały dla nauczycieli, bibliotekarzy i rodziców. No i to jest, drodzy Państwo, gotowiec. To jest gotowiec, z którym można iść na lekcje, bo teraz nie trzeba będzie wymyślać, jak może zainteresować młodych ludzi tym tematem, ponieważ ty, Moniko, to zrobiłaś dla wszystkich nauczycieli. Bo to są naprawdę dobre pytania. To nie są pytania obciążające, to są pytania, co jest mi potrzebne, żeby komfortowo żyć. I to jest pytanie refleksyjne, które każdy z nas powinien sobie zadać. Dlaczego większość osób zgadza się, że musimy zmienić styl życia na mniej konsumpcyjny, mniej ingerujący w środowisko, ale nadal tego nie robimy? Czyli pytanie jest o tę bierność, z czego się ta bierność wywodzi, czyli to, od czego my zaczęłyśmy dzisiejszą rozmowę. Czyli dlaczego ja mam tu obok muszyniankę? Tak? Co ja sobie tym rekompensuję? Tak? Że to jest takie poczucie nagrody, komfortu? Tak, bo my wszyscy to robimy tak naprawdę. Ja też napisałam o tym i no, staram się na przykład właśnie kupować rzeczy używane. Jeszcze pamiętam, kiedy sobie kupiłam nowe ubrania, bo właśnie staram się kupować wszystkie używane, ale nadal kupuję, prawda? Właśnie to tak bardzo weszło nam w krew, że no, czasami nie zdajemy sobie sprawy. Dopiero jak, prawda, przyniesiemy to do domu, to dopiero zaczynamy myśleć, po co mi to było, dlaczego w ogóle ja to kupiłam. Więc warto sobie właśnie powtarzać te pytania przed zakupem i myślę, że tutaj też jest nawet takie pomocne dla nas w tym takim ograniczeniu kupowania, jest to kupowanie online przez internet, bo jak jesteśmy w sklepie, no to musimy co? Jesteśmy tam w tym momencie, albo bierzemy, albo idziemy i często jest tak, że kupujemy, no dobra, no to biorę, prawda? Nie jestem pewien, czy to jest dokładnie to, czego potrzebuję, ale biorę. A jeśli kupujemy przez internet, jesteśmy w domu, to możemy sprawdzić, prawda, czy ja mogę to gdzieś znaleźć, pożyczyć, czy ja mogę to znaleźć używane. I myślę, że to jest też w tym momencie technologia działa na naszą korzyść, że możemy to wykorzystać, żeby właśnie przemyśleć te nasze zakupy na spokojnie w domu i nie działamy jakoś wtedy pod taką presją, że ja muszę to wziąć tutaj i teraz, bo później wrócę do domu i nie będzie mi się chciało wracać, prawda? O tak. Plus po drodze, no pomijając, że wyskakują reklamy, ale myślę, że człowiek się powoli już oswoił z tym, że na niej nie zwraca uwagi. A po drodze do kasy wiadomo, że zawsze mamy różne produkty, teraz bardziej kolorowe, tak, przyciągające naszą uwagę i które wydają się produktami pierwszej potrzeby. Tak właśnie, które się przydadzą. Tak, takie przyda się. Ja mam taką metodę na kupowanie książek, bo to jest coś, czym ja, że chodzi o mnie, walczę, to znaczy mam bardzo dużo, pakuję wszystko w koszyk w danej księgarni, a później zamykam przeglądarkę. Ja też zawsze robię koszyk w księgarni i nie kupuję od razu, tylko czekam miesiąc, czy ja na pewno tego chcę. Tak jest, właśnie tak robię i później szukam ewentualnie, czy są wersje używane, czy ja na pewno się wyrobię, a może odłożę to jeszcze w następnym miesiącu kupię. No i ten mój koszyk tam już jest na kilka tysięcy. Ale ja za każdym razem po prostu go wyłączam, zamykam. I to jest jakaś taka moja metoda, bo też już nawet nie chodzi o to, czy wydajemy te pieniądze i że to jest oczywiście dla mnie nagroda, książka. Kupienie sobie książki jest dla mnie przyjemnością, ale mamy ich mnóstwo i jest ich mnóstwo i naprawdę nie muszę... Tak widzicie za mną tam na Instagramie. Tak, jeszcze nie było układane na półce. Prawda? Nie musimy mieć tego wszystkiego na własność, a mamy taką potrzebę. No i teraz pytanie, czy kupując elektroniczne wersje, czyli e-booki, czy naprawdę ograniczamy surowce? Czy to jest bardziej ekologiczne, tak? Ja to właśnie to szukałam bardzo długo informacji o tym. Szukałam informacji o tym, bo ja właśnie mieszkam za granicą i ja od kilku lat korzystam głównie z e-booków, bo to jest dla mnie wygodniejsze. I właśnie byłam ciekawa, czy to jest bardziej ekologiczne, bo dużo osób mówi, że o, ja mam czytnik, korzystam z e-booków i to jest bardziej ekologiczne. Ale tak naprawdę z tego, co ja znalazłam, czytnik jest ekologiczny tylko wtedy, kiedy my korzystamy po pierwsze z tego samego urządzenia przez kilka lat, tak? Nie, że wyjdzie nowy model i ja już biegnę go kupić, bo on ma, nie wiem, co tam, większy ekran albo lepsze podświetlenie czy coś. Tak.
bo no, prawda, no nie zużywamy papieru na produkcję książki, ale zostało zużyte dużo materiałów na produkcję czytnika i później ten czytnik trzeba jakoś zutylizować, więc to też wytwarza no, śmieci po prostu, wytwarza zanieczyszczenia, więc z tego co ja znalazłam, to czytnik staje się bardziej ekologiczny po kilku latach użytkowania. Jeśli wtedy te koszty wytworzenia czytnika jakby stają się mniejsze w porównaniu z wytworzeniem tej ilości książek, którą my byśmy w tym czasie papierowych przeczytali. Czyli na przykład jeśli przeczytamy 200-300 książek na czytniku, to wtedy możemy powiedzieć, że dobrze, to był bardziej ekologiczny wybór, prawda? Że nie kupiliśmy tych 300 książek fizycznie papierowych. Ale jeśli ktoś kupi sobie czytnik i używa go od święta i przeczyta na nim 5 książek rocznie, no to wtedy to nie jest zbyt ekologiczny wybór, tak? Wtedy lepiej kupić już te papierowe, czy tam, nie wiem, iść do biblioteki i to będzie lepszy wybór pod względem ekologicznym niż ten czytnik, prawda? Bo to też jest no, narzędzie elektroniczne, które trzeba też dużo zasobów zużyć, żeby go wytworzyć. Go wytworzyć, żeby później go gdzieś składować, tak? Tak. No i też wymaga prądu. Tak, trzeba go ładować właśnie, wymaga prądu. Tak, a jednocześnie tutaj mamy druk, tutaj mamy tusze, tutaj mamy papier i no, wielkie fabryki łącznie z rozsyłaniem i kurierami, którzy na tak. dochodzą w wersji papierowej. Transport, tak. Tak. Tak, transport tutaj też nam się wlicza w ten koszt, jaki ponosimy kupując książki. Chyba nie chcę, żeby z naszej rozmowy była taka odpowiedź, że proszę nie kupować książki, bo to tak, jest ekologiczne. Kupujcie książki i czytajcie książki, ale po prostu tak. trzeba się zastanowić nad formą, ile czytamy i wtedy jeśli czytamy tak. dużo, to wtedy czytnik może okazać się bardziej, przynajmniej jeśli kupujemy dużo, prawda, bo jeśli ktoś pożycza książki, no to wtedy nie wytwarza tego, ale jeśli kupujemy książki, to wtedy przy dużej ilości to czytnik może się okazać bardziej ekologiczny. Tak. Plus jeszcze jest, jeżeli chodzi o papier, taki plus, że my możemy tę książkę sprzedać papierową. Tak. W wersji elektronicznej ona zostaje nasza, a książkę papierową możemy sprzedać, możemy się wymienić, możemy komuś ją podarować. Więc myślę, że o wiele przyjemniej jest dostać książkę nawet z dedykacją. Niekoniecznie, tak. ale po prostu dostać książkę niż dostać mailem, tutaj sobie pobierz e-booka. Kupiłem cię w prezencie, tak? Gdzieś tam brakuje tej magii. Więc tak, to jest mój grzech, ale też kosztem oczywiście zakupu ubrań i innych rzeczy potrzebnych, być może jak komukolwiek by mogło się wydawać. Mój komputer spadł już 1000 razy, bo mój pies go też zrzucał, ale ciągle go jest naprawiany i też ciągle działa. Więc też jeżeli chodzi o naprawianie sprzętów, a tutaj się chociażby staram. Mówię to w formie tego tłumaczenia, bo mimo wszystko na tym samym stole stoi ta muszynianka w plastiku. Ale tak, no musimy podejmować coraz rozsądniejsze wybory i twoja książka pokazuje to młodym ludziom, że oni też mogą mieć wpływ i uwaga, mogą uczyć rodziców. Czy na pewno tego potrzebujemy? Bo to, że jeszcze jest młodym człowiekiem, to normalne, że chcecie na przykład kolejną zabawkę, ale rodzic, który chce kolejną zabawkę, mógłby się już zastanowić nad tym. I nie chodzi tutaj o to, żeby dzieci uczyły rodziców, żeby odwracać tutaj role społeczne, bo myślę, że to by było trudne i duże obciążenie dla młodego człowieka, ale jednak chociażby takie wspólne przeczytanie tej książki przez opiekunów i przez młodych ludzi mogłoby pokazać, że my mamy jakiś wspólny cel, że ta książka też wprowadza jakąś zmianę w naszym życiu. Ja właśnie słyszałam o tym, czasami rodzice pisali do mnie, że właśnie przeczytali tą książkę, bo ich dziecko przeczytało ją pierwsze i mówi, koniecznie musisz to przeczytać. I kazało po prostu przeczytać rodzicom, że musisz to przeczytać. Więc świetnie, właśnie może w ten sposób też młodzi ludzie próbowali jakoś tą wiadomość, tak to nie ja ci mówię, ale weź sobie przeczytaj. Ty możesz po prostu tą książką w tej dość przyjemnej formie uczyć. No i najważniejsze, ona ma ukryty ten walor takiego, właściwie ona zmusza do refleksji, a nie moralizuje na siłę. To jest istotne, to, że to ci się udało zrobić w tej książce. To mi się bardzo podoba, że człowiek, który ją czyta, nie czuje się cały czas oskarżony i zdołowany, tylko że pokazujesz, bardzo dobrze tu balansujesz na tych emocjach. Jest
No, przecież istnieje takie zjawisko jak depresja klimatyczna, tak? I Mhm. ona jest, jest to obciążenie, ale ty dajesz nadzieję, a jednocześnie pokazujesz, co robić, żeby mieć te nadzieje i żeby ta nadzieja nie była tylko chodzeniem z transparentem, tak? Tylko jak my możemy ruchem, czynem też coś zmienić. No i tutaj mi podajesz to jasne rozwiązanie, pomijając to, jakie tematy można podjąć w trakcie lekcji, ty jeszcze mówisz, jak napisać, że wypada napisać petycję do zarządu miasta z wnioskiem o niekoszenie trawników. To są rzeczy, które można zrobić w trakcie lekcji, jako Tak, zadanie, na przy przykład. okazji ucząc młodych ludzi, jak się pisze petycje chociażby i gdzie mogą Idzie o się zgłosić. zanieść, tak. Tak, to jest świetne rozwiązanie. Zasiać trzeba jednoroczną łączkę kwiatową. Gdzie? Jak to zrobić? O co chodzi? Można o tym porozmawiać. To jest książka, którą można omawiać na wielu lekcjach. Od godziny wychowawczej przez biologię, przez lekcje biblioteczne, przez język polski. I ona uczy sprawczości. Znaczy pokazuje, że możesz zrobić i te wszystkie rzeczy, które proponujesz, są realne. I ta półka w szkole zostaw i weź. Na czym ona ma polegać, jak powinna funkcjonować, też jest świetną sprawą. Tak, Wydaje jak się, kiedyś że to. zorganizowałam taką półkę, to naprawdę fajnie działa, bo ludzie, bałam się trochę, że ludzie nie będą chcieli przynosić rzeczy, tylko brać, ale naprawdę to bardzo fajnie działało i naprawdę ludzie przynosili nawet takie rzeczy jak aparaty fotograficzne, lustrzanki ktoś przyniósł, jakieś takie właśnie sprzęty z domu, które działały, im już były niepotrzebne, dla nich były takim, no taką rzeczą, to, która zagraca trochę mieszkanie, prawda? Tak. Niepotrzebna już, a dla kogoś innego to się okazało przydatne i to naprawdę fajnie, fajnie działają takie, takie półki, więc myślę, że właśnie szkoła jest takim miejscem, gdzie i rodzice się przewijają, i dzieci, więc myślę, że to jest taki punkt, gdzie takie właśnie półki fajnie by działały. Świetny pomysł. Ja robiłam wprawdzie w szkole, ale tylko dotyczącą książek. Ale właśnie też mamy przecież mnóstwo takich przedmiotów, z którymi nie wiemy, co zrobić. Jak typu jakaś figurka, tak typu Tak. właśnie stary aparat fotograficzny. Może ktoś akurat zbiera aparaty fotograficzne, tak? Może jeszcze umie z nich korzystać, więc coś wspaniałego. Tak. Tak, i tutaj też oczywiście mówisz, dlaczego jest to ważne. Bo dlaczego. Co dzięki temu możemy zyskać jako ludzkość po prostu, jako właściwie nie tyle ludzkość, to wszyscy, którzy zamieszkują Ziemię, bo ja sobie nie wyobrażam świata bez piesku na przykład, a ten świat nam grozi, bo pewnie najpierw ludzie będą bronili siebie i swoich dzieci, a nie przejmowali się zwierzętami. Więc bardzo Ci, Moniko, dziękuję za tę książkę. Nie mogę się doczekać kolejnych tomów i tak szczerze, szczerze, naprawdę bardzo chcę je przeczytać i będę ją polecała na pewno młodym czytelnikom i będę o nim mówić innym nauczycielom, że warto, bo też mamy kryzys czytelnictwa dotyczących młodych ludzi, no bo jeżeli ich się w podstawówce katuje zemstą, której nic nie rozumieją, to Zemsta wyrzucają to i tak książkę była jak chyba kicz. jedna z lepszych lektur. Prawda? A tutaj dostaną książkę, która nie tylko, że pokaże im, że czytanie jest przyjemne, że może zaciekawić i jeszcze taka książka, którą myślę, że sami z wielką chęcią właśnie będą polecać innym. Nie tylko znajomym, ale tak jak już powiedziałaś, rodzicom. Czy można mi jeszcze powiedzieć o tym konkursie? Co trzeba zrobić w ramach tego konkursu literackiego dla młodych ludzi? Tak, znaczy dokładnie, ja mogę przesłać później, nie wiem, czy gdzieś link podrzucić do konkursu, do regulaminu, ale ogólnie to jest, trzeba napisać opowiadanie na maksymalnie 5 stron A4, nawiązujące do tej książki. Tematem jest tajemnica tuneli, o ile dobrze pamiętam. Tajemnica tuneli. I tutaj jest dowolność, po prostu napisać jakąś historię, która będzie działa się w tym świecie, a już czy to będzie z tymi głównymi bohaterami, czy ktoś się stworzy własnych, to już pozostawiam do inwencji twórców młodych. I to jest konkurs, który trwa do końca listopada. Do końca listopada można mailowo przysyłać opowiadania i trzeba do tego dołączyć zgodę rodziców, opiekunów prawnych. I tutaj to można też pobrać łącznie z regulaminem na moją stronę. Nie wiem, mogłabym właśnie gdzieś link Tak, jak najbardziej. później Myślę, że to w przesłać. komentarzach też możemy podesłać. Żeby to można było sobie na spokojnie przeczytać regulamin i właśnie tą zgodę rodziców, wszystkie zasady. A wybieram jedną osobę, która wygra. Osoba, która wygra, dostaje ode mnie kartę podarunkową Empiku o wartości 400 zł, więc można sobie trochę książek kupić. I w tamtym roku organizowałam też podobny konkurs, tylko wokół innej książki mojej.
I tam było też kilka wyróżnionych opowiadań i te osoby dostały ode mnie w prezencie książkę, więc myślę, że w tym roku też, jeśli jakieś jeszcze oprócz tego jednego głównego zwycięskiego opowiadania dodatkowe mi się spodobają, to też chętnie nagrodzę jakąś książką. Super, a powiedz mi jeszcze, jaki przedział wiekowy tutaj? Konkurs dla dzieci 9-12 lat. Od 9 do 12 lat. Dobrze, no to czyli akurat dla odbiorców. Tak. Bardzo Ci, Moniko, dziękuję i daj proszę znać tutaj później pod tym naszym streamingiem, który mam nadzieję, że jednak faktycznie się nam uda. Tak, że jest. Tak, znać właśnie o tym konkursie, żeby link był też i ja też go porozsyłam na grupach konkursowych dla młodych ludzi. Bardzo Ci dziękuję za spędzenie razem w soboty. Bardzo dziękuję, dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi było miło. Dziękuję. Kawał dobrej roboty. I gratuluję wydawnictwu. I pomysłu też, żebyś kontynuowała, bo jestem bardzo ciekawa, co będzie dalej. Tak, jestem im bardzo wdzięczna, że to wymyślili, bo ja nie miałam odwagi.